dzisiejszej uroczystości serdecznie witamy dyrekcję szkoły, emerytów, nauczycieli, pracowników i uczniów. Tradycją naszej szkoły jest, że 28 października uroczyście obchodzimy Dzień Patronów naszej szkoły. To jest Państwa Zofii i Tadeusza Wawrynów. Wtedy to przywołujemy w pamięci bogatą historię szkoły. Wiosna, piękny, śliczny czas. Miejcie to na względzie. Niechaj każdy z was przy pszczołach usiędzie. Bo rzecz pewna, że bez pracy nie będzie kołaczy. W ręku kwietnia teraz rząd, karmić suto pszczoły. A wiosennych czasów prąd wzmocni nasze woły. Aż pomyślnie i zaszczytnie rzeczywistość myśl zakwitnie. Gdy nadejdzie potem maj, czas zrównania muchy, to po trosze syty daj, wymiataj okruchy. Twa gościnność w złej pszczół doli wynagrodzić się powoli. Zwłaszcza zaś w czerwcowym dniu masz roboty wiele, bo już w każdym silnym pniu zbiór się pięknie ściele. Przeto szczera moja rada, niech z was każdy roje składa. Tu wiosennych robót kres, w lipcu miodobranie. Matki silnym pniakom bierz, tuż po świętym Janie. Gdy czas piękny w kwiecie chreczki, napełniają się miodem beczki. W sierpniu w ulach ginie trud, już w pasiece jesień. Ułóż gniazdo, oceń miód, bo przyjdzie wnet wrzesień. Popatrz, czy są matki płodne, czy pnie zimowania godne. We wrześniu jeszcze możesz brak miodu dodać pszczołom, a gdy zimny powiew twarz w październiku muśnie, zaraz i listopad masz, niebawem śnieg błyśnie. Mój szanowny pasieczniku, czas pomyśleć o stewniku. W grudniu wstewnik pszczoły znieś lub otul na toczku. Żeby w ulnie weszła mysz, pamiętaj o oczku. Przyjdzie styczeń, luty, marzec, wiosna, piękny, śliczny czas. Miejcie to na względzie. Niechaj każdy z was przy pszczołach zasiądzie. Bo rzecz pewna, że bez pracy nie będzie kołaczy. Nieprzerwany ciąg chwil trwania. Jedna z podstawowych obok przestrzeni, formy bytu materii, to definicja słownikowa czasu. Czas, który fascynował i pociągał ludzi od zawsze. Niepojęty, utracony bezpowrotnie, zmarnowany, ale definiowalny, odnaleziony, zyskany. Często nie potrafimy dociec prawdy o naturze czasu, choć sami go doświadczamy. Wytrwale i z mozołem poddajemy się rytuałowi codziennych czynności, powtarzanych przez ludzkość od wieków z nieustającą świadomością, że istniejąc przemijamy. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina. Na wszystkie sprawy pod niebem jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzielania i czas zaszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju. Cóż pójdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata. Tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. Poznałem, że dla Niego nic lepszego, niż cieszyć się i o to dbać, by szczęścia zaznać w swoim życiu. Bo też, że człowiek je i pije i cieszy się szczęściem przy całym swoim trudzie. To wszystko dar Boży. Nasza szkoła powstała w 1945 roku w wydzielonej części majątku Żabia Wola. Jej dyrektorem został pan Tadeusz Wawryn.
We wszystkich jego działaniach wspierała go żona, pani Zofia Wawry. W 1946 roku zarządzeniem ministra administracji państwowej ośrodek szkolny nazwano Pszczera Bora. Tadeusz Wawryn urodził się 31 sierpnia 1913 roku w Płockiem, koło Zamościa. Pacyfikacja Zamojszczyzny w 1942 roku zmusiła Tadeusza Wawryna do opuszczenia Płockiego. Zabrawszy część pasieki, wyjechał do Lublina i zaangażował się do pracy w Lubelskiej Izbie Rolniczej oraz w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy, gdzie otrzymał funkcję kierownika stacji hodowli pszczół. W lecie 1944 roku wysunął myśl organizowania liceum pszczelarskiego, popartą zarówno przez Izbę Rolniczą, jak i WZP. W październiku tegoż roku inżynier Tadeusz Wawryn otrzymuje nominację na dyrektora nowej szkoły. W dniu 10 października 1944 roku liceum rozpoczyna pracę ze względów organizacyjnych w Lublinie jako część składowa Liceum Gospodarstwa Wiejskiego. 12 grudnia tegoż roku PKWN przydziela szkole ośrodek Żabia Wola, w którym po niespełna roku nauka rozpoczyna druga klasa liceum, aby zdobywać praktyczną wiedzę pszczelarską. Wkrótce potem i pierwsze klasy liceum przeniosą się z Lublina do Pszczelej Woli. Odtąd cały proces dydaktyczny będzie odbywał się już tylko w tutejszym ośrodku. W roku 1948, dzięki staraniom Tadeusza Wawryna, następuje połączenie liceum pszczelarskiego z gimnazjum hodowlanym w pobliskich Osmolicach. Z połączenia tych dwóch szkół powstaje liceum, a potem technikum rolniczo-pszczelarskie, przemianowane po kilku latach z powrotem na pszczelarskie. Od roku 1952 rozpoczyna się systematyczna rozbudowa szkoły. W roku 1960 zostaje oddany do użytku internat dla 160 uczniów. Dwa lata później nowy gmach szkolny, po nim szklarnia, domy mieszkalne, obiekty sportowe, budynki gospodarcze. Cechą charakterystyczną Tadeusza Wawryna było natychmiastowe popieranie wszelkich inicjatyw nauczycielskich, mających na względzie rozwój technikum, umacnianie jego pozycji i autorytetu w środowisku oraz dobro uczącej się młodzieży. Kierowanie szkołą i całym procesem dydaktyczno-wychowawczym nie przeszkadzało dyrektorowi w bardzo szerokiej pojętej pracy społecznej. W roku 1970 Tadeusz Wawryn uzyskuje w Akademii Rolniczej w Lublinie stopień doktora nauk rolniczych za pracę pod tytułem Wykorzystanie pszczół w podnoszeniu plonu nasion kończyny czerwonej. Za pracę pedagogiczne i społeczne uzyskał wiele wysokich odznaczeń państwowych. W 1973 roku zakończył czynną pracę zawodową. Prowadził jeszcze przez kilka lat lekcje z zakresu swojej specjalności, co go najbardziej podtrzymywało na duchu i pozwalało czuć się ciągle potrzebnym w szkole i środowisku młodzieżowym. Odszedł niespodziewanie 1 sierpnia 1990 roku i spoczął w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym Żabiej Woli. Całe swoje czynne życie Zofia Wasilewska-Wawrynowa poświęciła Pszczelej Woli. Związała się z technikum pszczelarskim nie tylko jako miejscem pracy, lecz przyległa do niego całym sercem, darząc je szczerym i trwałym uczuciem. Powtarzała wielokrotnie, że w tym cichym zakątku Polski czuje się najlepiej i nigdzie stąd nie chciałaby odejść, nawet gdyby oferowano jej dwory i pałace. Temu przywiązaniu do Pszczelej Woli dawała wyraz w rozmowach, w swym codziennym życiu, w trosce o każdy rosnący tu krzew i drzewko. O wszystko, co się na tym terenie owej najmniejszej w Polsce miejscowości znajdowało. A urodziła się daleko stąd, bo aż w Petersburgu, 18 stycznia 1916 roku. Szkołę średnią ukończyła w Poniebieżu, na Litwie, w gimnazjum z polskim językiem nauczania. W 1936 roku wstąpiła na SGGW w Warszawie, na Wydział Ogrodniczy. Pod koniec okupacji włączyła się do działalności Polski Podziemnej. Wstąpiła do oddziału AK, pełniąc tam funkcję łączniczki, sanitariuszki,
a nawet kucharki. W 1944 roku Instytut Pszczelarski powierzył pani Zofii funkcję kierowniczki pasieki w Żabiej Woli, a po pewnym czasie również stanowisko zastępcy kierownika zakładu hodowli matek pszczelich. Pani Zofia Wasilewska z kierowniczki pasieki przeszła na etat nauczycielki i w tej roli związała się ze szkołą i pszczelowolą na całe życie. Stała się wkrótce jedną z najbardziej cenionych i lubianych przez młodzież sił pedagogicznych. Odwzajemniała się wychowanką równą sympatią, sercem i troskliwością iście macierzyńską. Starała się przekazać uczniom jak największy zasób wiedzy, a równocześnie oddziaływać na nieustannie na kształtowanie się młodych charakterów, postaw życiowych, nie pomijając nawet dobrych manier i reguł życia towarzyskiego. Robiła to z taktem i powściągliwością, by nie urazić ambicji i godności własnej młodych ludzi. Zmarła w pełni sił 30 listopada 1988 roku. Wszyscy wspominamy panią Zofię z największym uznaniem i szacunkiem. Jako wybitnego pedagoga i wychowawcę, a przy tym osobę dobrą, życzliwą i uczynną. Zawsze i wszędzie gotową spieszyć każdemu z pomocą, gdy tylko zachodzi taka potrzeba. Pszczelej Woli miodem pachnie czas. Śpiew uczniowski, śpiew beztroski, mknie melodią hen do gwiazd. Białe brzozy w szczelin parku, pieśń do wtulu szemrzą swą. Pszczół po brzęku, kwiatów boni, jakże pięknie tu. Radość wszystkim krasi czoła, zgodna płynie pieśń. Trud nauki, jakże miły, ubogaca polską wieś. W Pszczelej Woli miodem pachnie czas, w cichej pracy i mozole. Każdy dzień tu wita nas, mile nam tu czas upływa, niczym dla nas żaden trud. Wiedzy co dzień nam przybywa, słodki niczym miód. Dzisiejszy kształt ośrodka zawdzięczamy inicjatywom kolejnych dyrektorów szkoły. Pana Mieczysława Janika, Jana Janczaka, Wojciecha Flisa, Adama Kamińskiego, pani Teresy Chwały, Mirosława Worobika i obecnego dyrektora, pana Marcina Kępowicza oraz gigantycznej pracy nauczycieli, pracowników i uczniów. Lubię w poranek pójść do mej pasieki, gdy jeszcze rosa perli się na kwiatach i po cichu ukryć się na czatach ze starym klonem, który liczy wieki. I lubię patrzeć z mojego ukrycia w ciemne otwory uli kwadratowych, gdy wciąż dostrzegam tyle rzeczy nowych i wciąż się uczę odwiecznych praw życia. Nie tylko rozwój infrastruktury był istotny. Duży nacisk kładziono na edukację i wychowanie. Powstawały zaoczne technikum rolnicze i telewizyjne, technikum żywienia i gospodarstwa domowego, policealne studium pszczelarskie, żywienia i informatyczne, liceum profilowane, liceum ogólnokształcące oraz gimnazjum. Uczniowie mieli zawsze szeroki wachlarz zajęć, pozalekcyjnych do wyboru. Zajęcia sportowe, językowe, teatralne, turystyczne, taneczno-wokalne i plastyczne. W 1951 roku powstał Zespół Pieśni i Tańca APIS, który działa do dzisiaj. Doniosłym wydarzeniem w życiu naszej szkoły była uroczystość nadania technikum pszczelarskiemu imienia Zofii Tadeusza Wawrynów, która miała miejsce 2 maja 1992 roku. Pszczela wola w Polsce słynie, bo z niej wiedza wartko płynie. O walorach miodu pyłku, prawach pszczelarskiego rynku. Pszczela wola edukuje, w Polsce pszczelarstwo promuje. Dba też o rodziny pszczele, by stać było je na wiele. Ona jedynaczka w Polsce, pszczele braki jej nieobce. Ona im się przeciwstawia, do postępu wciąż namawia. Młodzież życie pszczół poznaje, ich nawyki i zwyczaje. Uczy się, jak żyć w rodzinie, w której zgoda nie przeminie. Jednym słowem, a nie jednym zdaniem, nie da się oddać tego gigantycznego wysiłku, którego efektem jest dzisiejszy ośrodek szkolny w Pszczelej Woli. Wszystko to, co materialne, tworzyli ludzie. Ta niepowtarzalna wspólnota młodzieży i wychowawców, pracowników i ich rodzin,
trwające od powstania szkoły do dnia dzisiejszego, bez względu na zmieniające się przecież czasy. To, co wyróżnia Pszczelą Wolę, jest przede wszystkim w duszach jej pracowników i wychowanków. Można śmiało zaryzykować tezę, że ludzie odchodzą, pozostają jednak ich idee, dokonania i pamięć o nich. Nie mów, że pszczoła umiera. Powiedz, dokonuje dzieła. Na śmierć nie ma już czasu, tak się pracować zawzięła. Zasypia, a nie umiera. Tak się dla innych trudzi. Maleńka, nieśmiertelna, wśród nas śmiertelnych ludzi. Ta niezwykła atmosfera Pszczelej Woli wpływa na to, że od 1955 roku co 5 lat byli uczniowie spotykają się na uroczyście obchodzonych zjazdach absolwentów. Zapraszamy na najbliższy w 2025 roku. Dziękujemy za uwagę.